W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przyszedł czas na zakończenie cyklu kazań dotyczących cnót kardynalnych. Dotychczas podjęliśmy, drodzy bracia i siostry, refleksję nad cnotami roztropności, wstrzemięźliwości i sprawiedliwości. Dziś poruszymy problematykę cnoty męstwa. Muszę podkreślić, że cieszę się, że udało się opracować to ważne zagadnienie czterech cnót kardynalnych, które, jak już sobie mówiliśmy, spinają niejako w klamry wszystkie inne cnoty, spinają całe życie duchowe człowieka, a cnotom nadają odpowiedni rytm i kształt. Pójdźmy na początek rozważań do katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym to w punkcie 1808 czytamy. Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężenia strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom, uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Tyle katechizm Kościoła katolickiego. Święty Józef Sebastian Pelczar w swojej książce Życie Duchowe pisze, Iż zadaniem tej cnoty jest uczynić duszę silną i niewzruszoną, czy to do podejmowania rzeczy trudnych, czy to do usuwania niebezpiecznych lub szkodliwych, czy to do znoszenia przykrych. Jej nieodstępnymi towarzyszkami są odwaga, wielkoduszność, cierpliwość i wytrwałość. Tak jak przy pozostałych cnotach kardynalnych. Z cnotą męstwa łączą się inne cnoty. Pytanie: jakie? Otóż wspaniałomyślność, zwana też wielkością ducha lub szlachetnością charakteru, jest to szlachetne usposobienie do podejmowania wielkich rzeczy dla Boga i bliźniego. Dalej, hojność, czyli szczodrobliwość. Jest to skłonność do wielkich wydatków dla wykonania. Wielkich dzieł dla Boga i bliźniego. Cnota cierpliwości łączy się również z cnotą męstwa, a cierpliwość to równowaga ducha w znoszeniu cierpień i cnota stałości, walka do końca, bez poddawania się zmęczeniu, zniechęceniu lub zaniedbaniu. Dlatego święty Franciszek Salezy twierdził, że. Nie ten odznacza się męstwem, kto czasem wykonuje coś trudnego, ale raczej ten, kto mężnie i wytrwale wypełnia wszystkie czynności. Wiemy doskonale, jak trudne to jest, szczególnie w perspektywie dłuższego czasu. Do czego więc konkretnie umacnia nas cnota męstwa? Jest to cnota, która umacnia nas do podejmowania czynów trudnych, jak już słyszeliśmy. I połączonych z niebezpieczeństwem. Przykładów cnoty męstwa można by wyliczać wiele, ale na przykład starotestament, starotestamentalny Dawid w walce z Goliatem, czy Judyta pokonująca Holofernesa w walce o wolność narodu wybranego. To przecież wspaniałe przykłady cnoty męstwa. Rzeczywiście to, co podejmowali. Było rzeczą trudną, wręcz heroiczną i łączyło się z pewnym niebezpieczeństwem. Także w pokonywaniu wad i pokus podejmować musimy nierzadko ogromne wysiłki właśnie w duchu cnoty męstwa. Na przykład poprzez umartwienie, pokonywać jakieś nasze grzeszne przyzwyczajenia, ujarzmiać zmysły zewnętrzne. Przykładem jest wielka walka, jaką stoczyć musimy chociażby przy pokonywaniu grzechów nieczystości, w walce o czystość, czy chociażby w pokonywaniu grzechów języka, które tak łatwo się niestety czyni. Cnota ta potrzebna jest nam także w podejmowaniu wielkich dzieł dla Boga, dla dobra dusz i dla Kościoła. Czyż cnoty męstwa nie mają na przykład misjonarze, posługujący niejednokrotnie w ogromnym niebezpieczeństwie i niedogodnościach, by pozyskać wiernych dla Boga? Ale również męstwo potrzebne nam jest, by wytrwać w powołaniu czy to kapłańskim, czy zakonnym, czy w życiu małżeńskim. Niejednokrotnie wytrwanie, mimo trudności, znużenia, czy ucisku jest wielkim heroizmem, i niemożliwe jest bez cnoty męstwa. Męstwo umacnia nas do mężnego i odważnego znoszenia rzeczy przykrych, cierpień, a nawet śmierci z jej boleściami i trwogą. Wiemy, że w godzinie konania toczą się nierzadko największe walki duchowe, stąd trzeba męstwa by nie poddać się rozpaczy czy zwątpieniu w tej najtrudniejszej chwili, która przecież, jak wiemy, decyduje o naszej wieczności. Wspomnieć można o wielu męczennikach Kościoła, gdy toż to właśnie cnota męstwa usposobiła ich do męczeństwa. Wielu z nich zginęło w obronie prawdziwej wiary, wiary katolickiej czy jakiejś cnoty chrześcijańskiej jak chociażby błogosławiona Karolina Kuskówna w obronie cnoty czystości. Nie dali się zastraszyć katuszami, cierpieniem czy śmiercią. Kuszeni byli niejednokrotnie wyparciem się wiary, by ocalić swoje życie. Obiecywano im rozkosze, wolność czy władzę. A jednak cnota męstwa dała im siłę, by raczej ponieść śmierć niż zdradzić Chrystusa. Przykładem może być postawa 16 karmelitanek skąpien, które prowadzone do Gilotyny w czasie rewolucji francuskiej śpiewały psalmy i pieśni mimo zniewak, jakie lud kierował pod ich adresem. Niesamowite świadectwo tych francuskich karmelitanek. Cnota męstwa usposabia więc. Do męczeństwa. Takie było także męczeństwo świętego Ignacego, który wołał: Niech przyjdą na mnie ogień, krzyż, dzikie bestie, łamanie kości, szarpanie członków, starcie całego ciała i wszystkie diabelskie męczarnie bylem się połączył z Chrystusem. Biskup Józef Sebastian Pelczar dodaje. Takie było męstwo świętego Wawrzyńca, który pieczony na kracie drwił wesoło z oprawców, twierdząc, że nie na węglach, ale na różach spoczywa i wzywając ich, aby spożyli przypieczone z jednej strony ciało. Takie było męstwo świętego Jana Fischera, biskupa angielskiego, którego okrutny tyran Henryk VIII skazał na śmierć za przywiązanie do religii katolickiej a który stanąwszy na rusztowaniu z niewysłowioną radością zaśpiewał tedeum takie było męstwo świętej teodozji dziewicy która wśród okrutnych męczarni gdy jej boki rozdzierano żelaznymi grabiami i odcinano piersi mówiła z radością cieszę się <laughs> cieszę się że jestem powołana do korony męczeńskiej i z całego serca dziękuję Bogu, że mnie uznał godną tak wielkiej łaski. Niezwykłe jest to, drodzy bracia i siostry, to świadectwo tylu męczenników, a przecież męczenników Kościoła moglibyśmy wymieniać i wymieniać. Cnota męstwa dała im siły do walki duchowej w ciągu życia i do przypieczętowania tej walki, wiary swojej poprzez męczeństwo. Zapytajmy się teraz jeszcze, drodzy bracia i siostry, jak stopniowalna jest ta cnota? Zdaniem Mistrzów Życia Duchowego cnotę męstwa można podzielić na cztery stopnie. Pierwszy stopień polega na mężnym wykorzenianiu wad, pokonywaniu namiętności, odmawianiu sobie pociech ziemskich i ćwiczeniu się w cnotach. Walka ta trwa wciąż w życiu aż do czasu starości. Pomyślmy, ile bitew trzeba nam przejść, by wzrastać w świętości, by podążać etapami życia duchowego. To jest pierwszy stopień. Drugi stopień cnoty męstwa polega na narażaniu swojego życia na niebezpieczeństwo dla dobra bliźnich. Pan Jezus powiedział, Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I tu na myśl przychodzi nam święty Maksymilian Kolbe, który oddał swe życie, jak wiemy, za jednego z więźniów. Czy siostry misjonarki, które chociażby opiekują się chorymi, same narażając się na zachorowanie. To drugi stopień. Trzeci stopień cnoty męstwa polega na mężnym znoszeniu cierpień i śmierci dla Chrystusa. Widzimy to w męczennikach, o których już sobie powiedzieliśmy, a siłą dla nich był Bóg i krzyż Chrystusa. Nawet małe dzieci potrafiły oddać swoje życie w męczeńskiej śmierci, jak na przykład święta Agnieszka w trzynastym roku życia, a święty cyryl i święty pastor w wieku siedmiu lat. To trzeci stopień. Czwarty stopień męczeństwa polega nie tylko na mężnym, ale i chętnym i radosnym znoszeniu wszelkich cierpień. A więc widzimy według mistrzów życia duchowego, między innymi według pism biskupa Pelczara, cztery stopnie w tej cnocie. Ale również możemy podzielić na trzy stopnie tę cnotę, wpatrując się na etap życia duchowego. Na etapie początkujących, czyli na etapie oczyszczenia, człowiek uczy się stawiać działania w perspektywie wieczności, szuka motywacji do znoszenia cierpień, walczy z obawą krytyki, zniesławienia ze strony innych, niezrozumienia przez, przez przyjaciół. Oraz bardziej uodparniając się na względy ludzkie. Jakby etap początkujących. Etap postępujących, czyli etap oświecenia, drugi etap życia duchowego, człowiek zaczyna ciczyć się w tej cnocie poprzez naśladowanie Chrystusa. A więc zobaczmy, wchodzi na pewien wyższy pułap, bo już wpatruje się w samego Chrystusa. Jest to męstwo w jego naśladowaniu. I trzeci etap, etap doskonałych, czyli etap zjednoczenia, cnota męstwa niejako współpracuje z darem męstwa, a dar męstwa jest darem ducha świętego. On umacnia nas do czynów heroicznych dla Boga i Jego chwały oraz dla bliźniego. Tak, teologia duchowości stopniuje cnotę kardynalną męstwa. I na końcu naszych rozważań o tej cnocie zadajmy sobie pytanie, jak ją nabywać, jak ją ćwiczyć w swoim życiu. Przede wszystkim, podobnie jak przy innych cnotach, trzeba nam modlić się o tę cnotę. To jest pierwsza rzecz. Ale również ważne jest tu korzystanie z sakramentów świętych, regularne przystępowanie do spowiedzi jak najczęstsza Komunia Święta umacnia w cnocie męstwa, daje siłę. Ale czyż nie umacnia w cnocie męstwa sakrament bierzmowania, który jest otrzymaniem siedmiu darów Ducha Świętego ich pełni, ale również i wśród nich właśnie daru męstwa. Czyli bierzmowanie, ale czy namaszczenie chorych na przykład też nie jest takim umocnieniem? I źródłem tej łaski, mocy na poważną chorobę czy na czas starości. A więc sakramenty święte umacniają w cnocie męstwa. Starajmy się także o wielką miłość do Boga, bo jak wiemy, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości czytamy w pieśni nad pieśniami oraz że miłość Chrystusa przynagla nas. Drugi list do Koryntian. Widzimy czasem, jak miłość ziemska mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny jest w stanie czynić wielkie rzeczy. Człowiek zakochany może podejmować się wielkich czynów, a co dopiero miłość do Boga. W tym wszystkim również należy nam bezwzględnie ufać Bogu, mając świadomość własnej małości i słabości. Pokora i ufność w Bogu daje nam ogromną siłę, a więc umacnia w cnocie męstwa. Więc takim narzędziem, można powiedzieć, jest ćwiczenie się w ufności do Boga. Ponadto mistrzowie życia duchowego doradzają, by przewidywać wcześniej przykre doświadczenia i by uzbrajać się niejako do ich przyjęcia uzbrajać się niejako w odwagę. Będzie to wtedy łatwiejsze do zniesienia. Może nam pomóc w spokojnym podejmowaniu, podejściu do danej sytuacji. Unikać nam jednak należy przy tym nadmiernej lękliwości lub zbytniego oparcia na własnych siłach. By umocnić się w znoszeniu rzeczy ciężkich, chętnie też hartujmy się w małych trudnościach i przykrościach w drobnych obowiązkach codziennych. Ochoczo podejmijmy także codzienną walkę z naszymi złymi skłonnościami i słabościami. Innym narzędziem wzrostu w cnocie męstwa jest rozmyślanie, medytacja w jakiejkolwiek formie nad przykładem życia Jezusa, Maryi i świętych. Wpatrując się w samego Chrystusa, w którym, jak wiemy, jest szczyt wszystkich cnót, pełnia. Chrystus widzimy, że chociażby nie uciekł z ogrójca, kiedy chcieli go pojmać. To jest właśnie męstwo. Ponadto w trzydziestoletnim pobycie w Nazarecie, czterdziestodniowym poście na pustyni, w odwadze głoszenia Ewangelii, piętnowaniu grzechów faryzeuszów, w obronie cudzołożnicy przed ukamienowaniem itd., a nade wszystko w krzyżu. Widzimy najwyższy przykład cnoty męstwa w Jezusie Chrystusie. Poznawanie Jego osoby to poznawanie tego wzoru męstwa, który On dał. Ten przykład jest dla nas największym umocnieniem, największym wzorem. Oczywiście postawa Matki Najświętszej również. Wreszcie, w walce o tę cnotę, winniśmy z nadzieją patrzeć w przyszłość. I pocieszać się faktem przyszłej nagrody w niebie, w obliczu różnych trudności, które trzeba nam znosić z męstwem. Pocieszać się tym, że każdy wysiłek zwiększa zasługę, pomnaża zasługę na niebo, pomnaża łaskę uświęcającą, a więc stopień chwały w niebie. Warto powtarzać sobie słowa Pana Jezusa o wielkości niebiańskiej nagrody. Cieszcie się mi, radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Kiedy po ludzku mamy dość, kiedy przychodzi pokusa zniechęcenia, rezygnacji, to, kochani, czasami ta perspektywa nagrody, która jest nie do opisania, bo Pan Jezus się nie wysilił na jej opisywanie w szczegółach, powiedział tylko, że jest wielka, niepojęta dla nas. Nagrody w niebie jest takim bodźcem niesamowicie mobilizującym dla nas. Apokalipsa, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Być wiernym do końca. To wielokrotnie jest związane z cnotą męstwa. Zauważmy, jak dziś chrześcijanin często jest niestały. Ilu kapłanów odchodzi z kapłaństwa, i to w pierwszych latach, ile małżeństw ile małżeń się rozsypuje. Się ludzie rozchodzą tak lekko. Jak są trudności, trzeba je pokonywać za wszelką cenę. By wytrwać do końca w wierności Panu Bogu, to jest męstwo. Jeśli nie ma cnoty męstwa, jeśli nie ma cnót kardynalnych, całe życie duchowe się w jakiś sposób nam wymyka spod kontroli, w jakiś sposób ulega degradacji. W tej perspektywie pytajmy się, czy to, co czynimy, przybliży nas do Boga i wiekuistej szczęśliwości. Myślmy o tym celu, którym jest szczęście nieba. Tak można by wyliczyć, drodzy bracia i siostry, te narzędzia pomnażania w sobie cnoty męstwa. Niech ta refleksja nad cnotami kardynalnymi. Będzie dla nas ogromną pomocą we właściwym ustawieniu naszego życia duchowego. Uważam, że tematyka cnót jest szalenie ważna. Tak mało się o nich mówi. A sam powiem szczerze, nigdy jeszcze nie słyszałem kazania na temat jakiejkolwiek cnoty kardynalnej. Myślę, że ten cykl tych czterech kazań o cnotach kardynalnych do którego możecie czy na moim kanale na YouTubie, czy na mojej autorskiej stronie łatwo dotrzeć, jest bardzo ważny dla nas. Pan Jezus powiedział, od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. I my, drodzy bracia i siostry, uzbrojeni w cnoty kardynalne, a szczególnie w cnotę męstwa, Bądźmy gwałtownikami Królestwa Bożego. Niech cnoty męstwa rozwijane w naszym życiu duchowym pomogą nam właściwie poustawiać całe nasze życie duchowe i wszystkie inne cnoty. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.